What a f up. Yeah. I meant you. Tu Floyd. Jestem gotów na gotowanie. Praca, jak ty też będziesz? Przyjęłam, panie naukowiec. Co tam jest? Thank you.
chyba mamy wszystkie potrzebne składniki. Nie zgub ich po drodze. Widziałeś pułapki rozstawione przed bazą? Nie miałem czasu, żeby je rozstawić. Możesz za mnie dokończyć? Rozstaw kilka pułapek sieczy i zgładź wokół barykady. Podejdź do wejścia do bazy! Majstrowałem przy projektach... pułapek i wysłałem ci na telefon schemat nowego modelu. Sieć i zgładź porąbią każdego odmieńca, który się zbliży. Sieć i zgładź nic ci nie zrobią. Nie martw się. Właśnie wrzuciłem ci na telefon nową pułapkę. Wyrzutnie. Będzie odrzucać wrogów tam, skąd przyszli. Pamiętaj, żeby skierować ją od bazy. Wybierz i umieść. Musisz uważnie kontrolować zużycie mocy. Każda rozstawiona pułapka pobiera moc. Bez niej nie rozstawisz kolejnej. Trochę mocy możesz odzyskać, usuwając pułapki. Miej oko na pułapki. Odmieńcy mogą je zniszczyć. W razie zniszczenia pułapki, poziom mocy wzrośnie. Mamy maksymalny poziom mocy. Rozmieść tyle pułapek, ile możesz. Na dziś te pułapki wystarczą, ale wkrótce potrzebne będą lepsze. Nie jestem inżynierem. No, może trochę... Tak czy siak, znajdziesz pewnie lepszych konstruktorów pułapek, więc miej oczy szeroko otwarte. Kiedy skończysz rozstawiać pułapki, przekręć zawór i jazda do roboty! Cała moc wykorzystana! Jeśli chcesz jej trochę odzyskać, wystarczy, że usuniesz rozstawioną pułapkę. Zaczynasz kumać, o co biega.
Nie daj im podejść do świątyni! To był prawie koniec! Zapomnij się w nie wyposażyć! Taki staruszek, chyba jakiś Walter? Mówił, że cię zna, więc oddałem mu twoje śmigło. Chwila, co? Chyba był wściekły. Tak, to Walter. Witam, prawie ci wyszło, ale jak zwykle spierdoliłeś. Spotkamy się na estakadzie. Jasna cholera. Powinnam zabić tego bysiora. Za dużo roboty. Zapierdalam jak dziki przy naprawie tego szybowca, a potem ty zdobywasz sobie o tak nowe śmigło. Chcesz mi go ukraść, tak? Nie, to wcale nie tak. Ja... Jaja se z ciebie robię. Przecież się uśmiecham. Ha, ha. Całkiem ładne śmigło. Jesteśmy gotowi, by odlecieć. Problem w tym, że przed chwilą szybowiec znalazło paru parchów. Pogoniłem ich stąd, ale ukradli mi koło. Od szybowca? Słuchaj, zmyśliłeś to? Może tak zmyślisz sposób, by je odzyskać. Pośpiesz się, te parchy wkrótce wrócą. Zostanę tu. Widziałem, jak parchy szły w stronę amfiteatru na nabrzeżu. Ciekawe, gdzie schowali koło. Dlaczego to tu jesteście? Dobra.
posługiwałeś tego. Przydałaby się amunicja. Tak sądzę. Lepiej wrócę do Waltera, nim dostanie wylewu. Co tam umierają takie stare grzyby? Walter, żyjesz? Mówiłem, że wrócą. Chodź na tu i pomóż mi ich pogonić. Już prawie wszyscy! A teraz wracaj do szybowca! Tutaj! Za typy. Agenci blisko. Automatyczne bocze ochrony wprowadzają siłą kwarantannę. Znaczy się najemnicy korporacji. Pozbądź się ich, tylko wtedy będziemy mogli wystartować. Kieruj się w stronę browaru. Wykorzystamy prąd wstępujący z kominów, żeby wzbić się wyżej. Dobra, a jak się wznosić lub opuszczać? No dobra, dzięki. Coś jeszcze? Zamontowałem tu trochę broni. Wypróbuj ją. Za tym czymś! Co to jest?
to patrolowiec Fisco. Zidentyfikował was i sprowadza posiłki. Jeśli będziecie próbować uciekać, to was na pewno zestrzelę. Tu Sam! Wpadliście jak śliwka w kompot! Co mamy robić, Sam? Nie zestrzelicie go. Ma osłony. Ale... może... Może co, Sam? O, wybacz, przeglądałem Reddita. Lejca patrolowca. Jeśli będziecie go ścigać, aż dotrze do mnie, będę mógł wgrać mu wirusa i zdjąć osłony. Musicie trzymać się blisko, a ja szybko napiszę kod wirusa. Dobra, lecimy za nim. Leć w stronę prądu. Przeszukiwanie terenu. Uważaj na miny! Sam, jak tam z tym wirusem? Nie przeszkadzaj, programiście! Przydałby mi się włączek. Pomógłby mi myśleć. Może z polewą czekoladową? Takie są dobre. Potrzebny nam wielki podmuch, żeby przelecieć nad murami.
Następnym razem dam sobie dramatyk i tak się z tym nie certol. Poza tym dzięki. Nie ma za co. Tylko pamiętajcie o mnie. To jest o nas. Spokojnie, ściągniemy pomoc, gdy już uciekniemy z miasta. Będziemy tęsknić. Ty stary skurczybyku. Wybacz, Floyd, że też nie mogłam go ocalić. Musisz po prostu dalej być sobą. Nie ma co płakać. Czaisz? Tak. Hej, Walter wspomniał o jakimś Brill Creamie. Ponoć niezły z niego mózgowiec. Znajdź gościa, a na pewno wymyśli sposób na ucieczkę z miasta. Brill Cream? Co to za nazwisko? Takie, co łatwo zapamiętać. Tak czy siak, Walter wspomniał o sygnałach z radiostacji nadawanych z Muzeum Japonii. Może to on? Lepiej to sprawdzić.